26 marca przypada liturgiczne wspomnienie świętego Dobrego Łotra. Święty Dyzmas, w prawosławiu nazywany Rachem, to jeden z dwóch łotrów powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informacje o nim przekazuje nam święty Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych razem z Jezusem łotrów urągał mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie za swoje zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się również do samego Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na Niego, kiedy już przyjdzie do swojego królestwa. A Jezus obiecał dobremu łotrowi, bo tak go od tego czasu nazywamy, że jeszcze dziś będzie z nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na krzyżu dokonał sam Chrystus. O dobrym łotrze pisało wielu ojców Kościoła i świętych. Jego imię, Dyzmas, pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele świętego Witalisa i w bazylice świętego Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym dobry łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej chętnie nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu Emaus, która im przypominała postać dobrego łotra. Dobry łotr jest symbolem Bożego miłosierdzia. Pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Święty Dyzmas jest patronem skruszonych złodziei, więźniów, umierających lub skazanych na śmierć. Jest patronem również dobrej śmierci oraz kapelanów więziennych, a także nawróconych i pokutujących grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec, również w wieku dojrzałym, a nieraz także jako starzec. Jego strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutem świętego Dyzmy są krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż. Warto wiedzieć, że dolna, trzecia, ukośna belka prawosławnego krzyża symbolizuje skazańców ukrzyżowanych razem z Chrystusem. Jej prawy koniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo, do którego poszedł dobry łotr. Lewy koniec wskazuje piekło, do którego trafił ten, który nie wyraził skruchy. Episkopat Polski w roku 2009 zdecydował, że Dzień Wspomnienia Świętego Dobrego Łotra obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy. Skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką Mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Christe Jesu, Kyrie.